Dzień dobry wszystkim, mam na imię Kaciusza i zapraszam na mój wystrzałowy kanał. Dzisiaj będzie ciekawy odcinek, dlatego że będziemy rozmawiać na temat tego, co się dzieje dzisiaj z kreskówką Nu Pogodzi. Nasz ulubiony serial animowany Nu Pogodzi wychował więcej niż jedno pokolenie dzieci. Należy do 5 najlepszych kreskówek naszej planety. Widzowie z zainteresowaniem obserwowali niekończącą się pogoń wilka za zającem, w wyniku której przebiegły zając zawsze pozostawał nietknięty. A łajdak wilk pod koniec każdej serii krzyczał gniewnie: "Nu zając, pogodzi!" Dlaczego w Rosji zakazano oglądania kreskówki Nu Pogodzi? Dostęp ograniczono ze względu na treści pornograficzne. Kreskówka Nu Pogodzi zgodnie z ustawą o ochronie dzieci przed informacjami, które szkodzą ich zdrowiu i rozwojowi, została teraz wpisana do kategorii dorośli. Teraz rosyjskie stacje telewizyjne będą mogły ją pokazać dopiero po godzinie 23. Ogólnie rzecz biorąc, to już stara historia, nigdy by im o niej nie mówiła, gdyby jej echa nie były niestety słyszalne do dziś. Co więcej, zdaniem niektórych osób w życiu wilka i zająca zauważono wiele niepokojących szczegółów, czyli dopatrzono się drugiego dna. Zupełnie niedawno rosyjscy publicyści i kulturoznawcy dokonali analizy kreskówki i okazało się, że w niej jest dużo okrucieństwa i przemocy. Wilk czasami zostaje pobity, porażony prądem i nawet zamrożony w lodowisku. I to wszystko jest ustalone jako norma, publiczność jest zachęcana do ha-ha-ha, do śmiechu. Drugim problemem według znawców jest nierównowaga płci, czyli za dużo postaci męskich, za mało damskich i taki klasyczny stereotyp kulturowy to świnia, czyli gruba. Także w kreskówce dopatrzono się seksizmu, aż nawet śmiesznie o tym mówić, bo to kreskówka. Rzekomo ze względu na erotyczne stroje. Czwarty problem według znawców to jest harassment, czyli tak powiedzmy molestowanie. A piątym i na szczęście ostatnim problemem jest dwuznaczność płci. Czyli do końca nie rozumiemy, zając to on czy ona. Sprawdzałam internet przed nagrywaniem tego odcinka i zauważyłam, że internet troi się od artykułów o Finlandii, w których można przeczytać, że z powodu okrucieństwa wilka jeszcze w latach 80. Nu Pogodzi przestano nadawać. Federacja Rosyjska to jeszcze zaczęło się w 2012 roku, kiedy urząd postanowił wprowadzić system ograniczeń filmów, kreskówek i tego wszystkiego według wieku. 6+, 8+, 18+. Faktem jest, że zgodnie z tym prawem pod ograniczenie wiekowe 18+, chodzą na przykład sceny palenia. U nas jest taka kobieta, która nazywa się Tatiana Cywariewa. To jest znany producent, prowadząca, także psycholog dziecięcy. I ona kiedyś w jednym z wywiadów zauważyła, że kreskówka Nu Pogodzi może być zakazana ze względu na to, że wilk cały czas pali fajki, papierosy, bibułki i tak dalej. Może być zakazana, ale jednak tego nie zrobiono. I od tamtej pory, od tamtego wywiadu Tatiany, zaczęło się to wszystko i pędzie do dziś. Pojawiają się cały czas głośne nagłówki w artykułach i w ich rezultacie wiem, nawet w swoim życiu, kilka takich prawdziwych przykładów, kiedy rodzice przestali pokazywać kreskówkę swoim dzieciom, zaczęli bać się, krytykować i szukać zła. Jednak zanim wyciągniesz wnioski, trzeba się dowiedzieć, skąd pochodzi ten chaos i dlaczego w ogóle się pojawił. W rzeczywistości kwestia zakazu Nu Pogodzi była długo dyskutowana. I czytałam, że wielu ekspertów wyraziło swoją opinię na temat kategoryzacji Nu Pogodzi, kreskówki, ale nie stało się tak ze względu na, jak to powiedzieć, wysoką wartość kulturową. I dodam tylko to, że w 2014 roku ta kreskówka Nu Pogodzi otrzymała pierwsze miejsce pod względem na popularność wśród Rosjan. Teraz się mówi, gdy Nu Pogodzi jest transmitowana w telewizji, na przykład sceny z palenia muszą być usuwane, ponieważ skłaniają dzieci do palenia, co jest szkodliwe oczywiście dla zdrowia.
Я, як і мої приятелі, як і мої знайомі з дитинства, доросталішми, виховуючи на тій крисковці, не сталішми ще прислідовцями, наркоманами, алкоголіками, о чим я ще мовив знавці, педофіліями, люб палачами. Підсумовуючи, треба мати своє здання, треба мислити самодільно, аналізувати, що є добре, що є зле, допомагати своїм дітям в розумінні тих підставових речей. Що до мене, ну погоді, завжди було і буде пінкну крисковку. Моральність тієї байки, тієї крисковки є проста і зрозуміла. Будь забавний, будь зарадний, не будь ленівий, роб добре справи і не відповідай злим на złe rzeczy. Więc jak zwykle wszystkim dziękuję za uwagę, wszystkim życzę wszystkiego dobrego. Takie były na dzisiaj newsy i do następnego odcinka. Pa, pa, buziaczki!